Szanowni, w poprzednim filmie rozwiązywaliśmy takie zadanie. No i doszliśmy do tego, ile może wynosić ta liczba n, liczba krzeseł. Podaliśmy dwa rozwiązania. No i teraz trzeba postawić kropkę nad i. To znaczy, to znaczy, znaleźć wzór na ogólne rozwiązanie, tak, bo tych rozwiązań jest wiele, można powiedzieć nieskończenie wiele, tyle ile liczb naturalnych. No a zadanie było takie, że klasa ustawiała krzesła przed imprezą w sali gimnastycznej, no i okazało się, że jeśli ustawić te krzesła w grupy po dwa, to zostanie jedno krzesło, tak samo z grupami po 3, tak samo z grupami po 4, a jeśli ustawić krzesła w grupy po 5, to e, 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 żadne krzesło już nie zostanie. No i chodziło o to, żeby e, chodziło o to, oczywiście, e, klasa tak ustawiała te krzesła, żeby żadne krzesło pojedyncze nie zostało, żeby każdy siedział w jakiejś grupie, więc ustawili te krzesła po 5, ale pytanie było takie, Ile jest w takim razie krzeseł? No i nasze rozwiązanie, szybciutko przypomnę, polegało na tym, że przepisaliśmy te informacje w formie równań. Po pierwsze, że no, skoro reszta przez, że to oznacza, że reszta z dzielenia liczby krzeseł przez 2, 3 lub 4 równa się 1, a to z kolei oznacza, że n-1 dzieli się przez 2, 3 i 4. Czyli dzieli się przez 12, tak? A z kolei fakt, że po podziale krzeseł na grupy po 5 nie zostało żadne krzesło oznacza, że n dzieli się przez 5. No, w takim razie n 1 musi być równe 12 razy jakaś liczba naturalna. 1, 2, 3, 4. Inny czynnik. Kolej, jakiś czynnik w rozkładzie tej liczby na czynniki. No i. Przekształciliśmy to równanie, u, 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 używając modelu wagi, do takiego, że n w takim razie musi się równać 12x plus 1. To minus 1 przeszło na prawą stronę i zmieniło znak i, po, i stało się plus 1. No a z drugiej strony n musi być równe 5y, no bo to jest ta informacja, że liczba krzeseł daje się równo podzielić na 5 grup. No i zaczęliśmy szukać rozwiązań takiego równania. Gdzie x i y są liczbami całkowitymi, to znaczy takich liczb w postaci 12x plus 1, które dzielą się przez 5. No i szybciutko znaleźliśmy, że jeśli x równa się 2, to jest taka liczba 25, no bo 2 razy 12 to jest 24 plus 1 to jest 25. A kolejna możliwość to jest taka, że x równa się 7. 7 razy 12 to jest 84 plus 1 85. No i to oczywiście także dzieli się przez 5. I tutaj w tym wypadku Y równa się 17, a tutaj wcześniej było 5. No i teraz jest pytanie, jak wyznaczyć ogólne, ogólny wzór na, który pozwoli nam opisać jakby wszystkie rozwiązania. Wszystkie możliwe rozwiązania. No i. Zwróćcie uwagę na interesujący fakt. Otóż różnica pomiędzy tymi dwoma kolejnymi rozwiązaniami to jest 60. I to jest nieprzypadkowo, że to jest 60, bo 60 to jest najmniejsza wspólna wielokrotność 2, 3, 4 i 5. Czyli innymi słowy, najmniejsza wspólna wielokrotność tych współczynników. Tutaj 12 i 5. No i tak musi być, a żeby y, y, kolejne te liczby będą się różniły o 60. A żeby się o tym przekonać, warto spojrzeć na to zadanie troszeczkę inaczej. Wyobraźmy sobie odwrotnie, że mamy jakąś liczbę N i chcemy sprawdzić, czy ta liczba spełnia warunki zadania. To znaczy, czy dzieli się przez 2, 3 i 4 dając resztę 1 i czy dzieli się przez 5. No i jak to byśmy robili? No gdyby to była liczba krzeseł, jakaś duża liczba krzeseł, no to uczniowie mogliby Układać te krzesła i patrzeć, jak to wszystko wygląda, ale to strata czasu, dlatego że można spróbować podzielić tę liczbę n na sumę takich pakietów po 60. No i i, y, 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 a tutaj gdzieś się zapodziało 1 plus tutaj. No, i y, da się wyodrębnić z N pewną liczbę takich porcji po 60, no i coś zostanie, to będzie mniejsze niż N, co zostanie. Prawda? No, i y, za, popatrzcie, jak analizujemy ustawiania krzeseł, y, które można ustawić z każdej takiej paczki po 60, no to liczba 60 dzieli się równo na 2-3 4 i 5, także niczego nowego się nie dowiemy. Jeśli chcemy sprawdzić, czy rzeczywiście ta liczba spełnia warunki zadania, no to innymi słowy, to się dzieli bez reszty, tak, te 60. No to trzeba przeanalizować tą końcówkę. Tak? No ale jak się spojrzy na tą tabelkę, no to widać, że w tej końcówce. Yy, od 1 do 60, jedyną liczbą, która spełnia warunki zadania jest 25. W związku z tym, tutaj, jeżeli chcemy mieć, jeżeli chcemy mieć rozwiązanie, no to, to musimy. E, momencik. To musimy. Nie, to jest już jeden. E, to musimy mieć w końcówce, jako tę końcówkę, liczbę 25. Przepraszam, techniczne problemy? Już tu musi być 25. Inaczej, yy, inaczej yy, nasza liczba N nie będzie spełniała warunków yy, tego zadania. No, innymi słowy, jeżeli ona tak się rozkłada, no to można ją przedstawić w postaci pewnej liczby porcji po 60, pewnej liczby grup równolicznych po 60, czyli 60 razy k, gdzie k jest liczbą naturalną 1 2 3 4 i tak dalej. No i ta końcówka 25, która gwarantuje, że te warunki, o których tutaj żeśmy mówili, że reszta przy dzieleniu przez 2, 3 i 4 równa się 1, a liczba dzieli się przez 5 bez reszty, że te warunki są spełnione. No i tak wygląda ogólne rozwiązanie tego naszego zadania.